Szanowni Państwo, cieszę się, że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję poświęconą budowaniu odporności na zagrożenia poprzez rozwój połączeń infrastrukturalnych. Jestem dumny, że to Polska zainicjowała pracę nad tym aktem. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do poparcia go przez wszystkich członków ONZ. Cały świat doświadcza problemów wynikających ze zrywania łańcuchów dostaw, a ogólnie z niedostatków infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Potrzebujemy infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo dostaw i połączeń, umożliwiającej swobodny wybór dostawcy, pozwalającej ratować ludzi w niebezpieczeństwie. Przyjęta dziś rezolucja wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi proponuje model solidarnego globalnego rozwoju łączącego inwestycje z bezpieczeństwem. Jego podstawą będą połączenia infrastrukturalne odporne na zagrożenia i kryzysy, połączenia, które pomagają zaspokoić potrzeby rozwojowe, służą podnoszeniu jakości życia i stymulują wzrost gospodarczy. Inspiracją dla powstania tego dokumentu jest inicjatywa Trójmorza, którą między innymi dzięki moim staraniom od 2015 roku tworzy 12 państw Unii Europejskiej leżących pomiędzy Morzami Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. Format ten powstał właśnie po to, by działać razem na rzecz rozbudowy połączeń transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, a poprzez to wzmacniać odporność naszych gospodarek na kryzysy i zwiększać wspólne bezpieczeństwo. Szczególnie teraz widzimy, jakie to ważne. Prace nad rezolucją pokazały, że podobnie myśli się także w innych regionach Europy i świata, że takie rozumienie potrzeb jest uniwersalne. Cieszę się, że nasze idee i propozycje mogą pomóc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.